kolejna inwestycja w obiekty edukacyjne i związana ze sportem. No tutaj w ostatnich latach położyliśmy nacisk na te obiekty sportowe po wybudowaniu hali sportowej w drugim liceum ogólnokształcącym. Zmodernizowaliśmy także dwie hale, to znaczy w zespole szkół nr 1 w Radiobudzie i w zespole szkół ogólnokształcących, czyli w pierwszym liceum w Dzierżoniowie. Tak kompleksowo, natomiast w tym roku też została zmodernizowana dosyć gruntownie hala sportowa istniejąca w liceum bielawskim i dobudowany kompleks socjalny przy tym liceum. Dzisiaj mamy odbiór tego boiska, boisko wielofunkcyjne, będzie one przeznaczone dla potrzeb uczniów, czyli w godzinach zajęć lekcyjnych, natomiast jak takie zapotrzebowanie będzie, też na pewno otworzymy to boisko popołudniami, czy dla mieszkańców okolicznych, czy też dla uczniów, ale już w takich zajęciach pozaszkolnych. Ogromnie się cieszę, zarówno ja, jak i nasi uczniowie, nauczyciele, że w końcu dobiegła końca ta inwestycja. I od jutra nasi uczniowie będą mogli mieć zajęcia właśnie tutaj na boisku. Już dzisiaj dopytywali, kiedy będą pierwsze zajęcia. Pogoda na szczęście dopisuje, także wchodzą jutro z zajęciami. Będą mogli zarówno, ponieważ jest to boisko wielofunkcyjne, zarówno tutaj grać w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę ręczną czy w piłkę nożną. A przecież tak naprawdę wszystkim nam chodzi o to, żeby jak najwięcej młodzieży uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego. Także myślę, że to również podniesie wskaźnik uczęszczania uczniów na zajęcia wychowania fizycznego. Koszt tej inwestycji wynosił 300 tysięcy złotych. Firma Hemet, która była wykonawcą, dosyć sprawnie tą inwestycję przeprowadziła. Na początku lipca weszli Państwo tutaj na wykonanie tych robót. Dzisiaj, 9 października, mamy zakończenie inwestycji i bardzo z tego się cieszymy, bo to jest, jak mówię, kolejna inwestycja w obiektach oświatowych, w szkołach zarządzanych przez powiat dzierżoniowski.